ty nie umiesz. A ty to nic nie wiesz o swoim dziecku. No jak ty pójdziesz na to do obrządku, to oni tutaj obydwie w chacie tańcują, aż ta lupa się podnosi. A ja myślę, co od tego kurzu tyle w chacie? I chodniki zawsze pościągane. Skaranie może z tymi dziewczynami. Idź, idź, póki ty młoda jestem, bo jak będziesz stara, taka jak ja, wtedy nie pójdziesz na zabawę. A ty, to lepsza była, jak taka była, jak ona? Zawsze czekała z domu na zabawę. Nie pytała się ani mnie, ani ojca, czy cię nie puszczą, czy nie puszczą na zabawę. Tylko tak udawała, że ją głowa boli, pójdzie do takiej izby, tam się ułożyć, a ona tam się przebrała w lepsze sukienkę i poszła albo przez okno, albo na tamte dni przez gany. Jak kula poszła na drugie koniec wioski na zabawę. Mamo, a co ja miałam robić, jakby mnie wcale na zabawy nie chcieli puszczać? Tylko tak, do kościoła i do roboty. No to musiała jakoś kombinować. Ale i dobrze. Ale żebyś pamiętać, długo nie była na zabawie. Bo takiej młodej dziewczynie jak ty, to nie wypada być do końca na zabawie. Rozumiesz, co do ciebie mówię? Dziękuję, dziękuję. A ty, Michał, co na wieczorki się wybierasz, czy co? Latarki szykujesz. Tak, na wieczorki. A ty zapomniałaś, że nasza krowa ma się cielić? Może dzisiaj, może jutro. I będę na to jak durny chciał wejść, i w nocy zajdę do gryba zobaczę. No toż tak. Ale słuchaj, no a ty pamiętasz, no, że to dzisiaj do naszej Zosi Rajki mają przyjść z tym kawalerem od Stefanowej? To Zosia mówiła, że to w sobotę. Tylko ty, żebyś nie był taki rozrzutny, jak to ty potrafisz, bo widzisz, masz dwie córki, a nie jedne. Ja bym to sobota. Oj, no toż to dzisiaj, sobota. No, ale żeby tylko ta krowa nie zaczęła się cielić, jak te rajki do nas przyjdą, bo tak i tutaj trzeba z nimi być i tam do kliwa trzeba będzie lecieć, ale dobrze będzie. To fajnie bym chcieli zobaczyć tę krowę, bo będzie lepiej tam, bo one już dzisiaj to powinny. Oj, słuchaj, jak przyjdzie czas, to się ucieli, bez czasu się nie ucieli. Ale ty jeszcze, jak będziesz wychodził do kliwa, to tam w morze, wiesz, na policji stoi woda święcona. Weź tę krowę poświęć, żeby się szczęśliwie ucieliła. No. Pochwalony. A na wieki. Ja już prowadzę swoje urządki i przyjdę zobaczyć do was te krowy, a może już się ucieliła? A gdzie tam się ucieliła? Gdzie tam się ucieliła? Pójdzie mu szwagier zobaczyć, bo ona się zawsze szybko cieliła, to nie ja. No to idzie. A co tam szwagier słychać u was w domu? Wszystko po starym. Tak? A wszystkie zdrowe? No na razie wszystkie zdrowe. Tak? No to dobrze, to dobrze. Jak wszystko po staremu, to dobrze. No lepsze stare dobre, jak nowe kursy. Pan też chodzi. Idzie pan, idzie pan. Myślę,
sobie, wyślę jego do lasu, dam jemu takiego większego słoja, takiego, i żeby on tych niemurówek nazbierał. I mówię, pójdź do lasu, nazbieraj. Tylko jak będziesz szedł, to weź sznurki i tak kleśnij sobie ku zawiązu, żeby te mrówki nie naleźli. Ale ja to chłop, nie posłuchał się baby i tych sznurków nie wziął. I jak wlazł w te mrówisko, no i zaczął zbierać te mrówki do tego słoja. Jakiego te mrówki obleźli, a to tak było na deszcz. I odrzekł się tego słoja i tych mrówek, co nazbierał. A taki dobry był słój, taki trzylitrowy. Co to ja wtedy na sobie chybała. Ale wy powiedzcie, co was do nas wprowadza? I to jeszcze z gościem, bo ja to was naprawdę nie znam, kto wy takie. Oj, jak się my dogadamy, to i się zapoznamy. To moja kuma z Koszą. Oni tam aż pod Gusztańskim lasem daleko żyją. Mają takie duże gospodarki, ze 30 morów, może i więcej nawet. A co takiego się stało? O, im nic się nie stało, kochaniu, nic się nie stało. Zosiu, weź do tej kompotu nalej, daj no się napić. Dla nich, bo oni takie zdrożone, zdrowi. A ja wam powiem, że to było tak. Ja wybieram się do Dokudowa na odpust, na Paraskiewę. No i syn ze mną też poszedł. Zaszli my do tego kościoła, jak to matka poszła do kościoła modlić się. A syn został tam na dworze i się rozglądał za tymi dziewczynami pewno. Potem my idziemy do domu, a on mówi, że była taka ładna dziewczyna. No ale czyja ona jest? To ja mówię, poczekaj, ja zapytam kumy Heli, czyja ona? I ona mnie powiedziała, że to wasza. I my tak się wybrali do was przyszli. Aha. Oto, wy macie pannę na wydaniu, a kuma ma syna do żeniaczki. I my tak pomyśleli, że może by to z tego wyszło. I temu przyszli. Oj, nie wiem, nie wiem. Ona jest w Dokudowie, ma chłopca. I dobry. I rodzina sławna, ale nie będę jej na siłę za mąż zmuszać, bo ta druga to jeszcze młoda, a na to tak bardzo się nie śpieszy. U nas też gospodarka spora i trzeba pomocy w gospodarstwie. Trzeba każdej pary rąk do roboty. Dzisiaj rozczynię i zaniesie. A to chyba nie jest. Oj, toż słuchaj, to oni się nawet jeszcze nie znają, nawet się nie widzieli. A to pewnie o ta o dziewczyna nasza. No może ta taka była czarniutka, jakaś mówiła, ja wiem. No to ja. No ta to jeszcze młoda, jeszcze tak, to ta już może tak zanosić. A ja tak wam powiem, że tak jak oni się jeszcze nie znają, jeszcze się nie widzieli i jak to mówią, nagle to podjadę. Ale ich rodzina to taka naprawdę szlachetna. Nie to, co tam w Dokudowie. Oj tak. W koszołach szlachta, a ja też tam w koszołach szlachta. Oj. Taka w koszołach szlachta. Słoma z butów wyłazi, a w herbie w tarczy dwa psy, a jeden szczeka do mnie warczy. Toż nie mówcie tak, że słoma z butów wygląda. Toż jak on pójdzie robić te obrządki, na plecach nosi słomę w płachcie, żeby pościelić te świnie czy krowy, to ta słoma naleci jemu do tych butów. Oj, toż tak się podoba. Ależ on bardzo dobry chłopak, taki gospodarny, umie wszystko zrobić. Ale ja wam jeszcze powiem. My, Lewkowianie, a dawniej Lewków to było miasto, to my to jakby mieszczanie.
Ale kiedy to było? To już dawno było. Stare dzieci. Mamo, ja nie chcę iść za mąż do koszu. Ja lubię Szymka w Stefanowej. On mówił, że przyjdzie dzisiaj z Rajkiem. Nie obiecujcie nic. On, a widzicie, a mówią, że dobre panny to chłopcy ze wsi nie wypuszczą. Takiego gospodarz dobrej krowy nie sprzeda. Toż tak mówią, tak mówią. Ale wy no jeszcze się zastanówcie i dajcie nam znać. To są taki dobry chłopak i taki urodziwy i jedynak jeszcze do tego. Oj tak, jedynak, jedynak. Mówią, że z jedynaka to nie to pies, nie to sowa. No. Dzień dobry. A, dzień dobry, dzień dobry. Ja to mam się już panie sito tu poczytała. Oj, nareszcie. Ja to już myślałam, że tego sita się nie doczekam. Już chciała iść się upominać. No ileż można otrzymać te sito? Oj, chłopku może przerzucić. No coś tak, coś tak. A wy to coś jeszcze chcieli, czy co? A nie, nic, nic, tak, to posłucham, czy coś się stało. A nic takiego się nie stało, co by się was tyczyło. A jak już może nic nie chcecie, no to już wyjdźcie do domu. Bo to tylko plotki będą potrzebne. Bo wy to macie takie długi język. Oj, długi język, długi język. Toż nie muszę waszego. No na pewno muszę. Bo ja tak o puchatach nie latam, jak jakieś tam... A ja to latam. No pewnie. Już sito znaleźli, jak 2 miesiące trzymali, akurat dzisiaj. To same krzyczeli przed chwilą, że sito potrzebne. No potrzebne, potrzebne. Ale akurat dzisiaj, jak nasze gości. A to znam je, tak zadacie, to ja idę sobie. To znam. I jeszcze drzwiami brazdę, mojemi drzwiami. Mówię wam, to jest taka wścibska baba, że... To z każdej wsi taka się znajdzie. To jeszcze nie zdążysz stwierdzić, to mówię, że się już... Aj! Będę mówić dalej. No już tak. My chyba pójdziemy, tu chyba nic z tego nie będzie. A zaraz i noc napadnie i nas diabły przy łysej górze jeszcze dopadną. Toż tak, toż pójdzie. Ale ja wam powiem, no, że wy to się lepiej zastanówcie, za kogo tę swoją córkę macie oddać. Czy za tego koszołowca, co tam daleko, daleko, czy za tego chłopaka, co blisko za płotem. Zastanówcie się, pomyślcie, żebyście nie żałowali później. Jak ja pogadam jeszcze z ojcem, my się poradzimy, jak to zrobić. No toż tak, dobry nasz ten chłopiec, no i mówicie, że ma 30 morku i że szlachta, no tak, tam podpuszczo to szlachta, prawda, prawda. O, tak by się nie obrażajcie, ja tak powiedziała słowa z butu w łazie. No ale to nic, nie obrażajcie się. No nie, nie, no dobrze. My jeszcze pomyślimy, my jeszcze pomyślimy. To zostańcie z Bogiem. No, idźcie. Zostańcie z Bogiem. Matka, no, gdzie te wasze wody świecone? Toż o tam stoi, na ulicy, idź weź sobie. Idź. Nie, krowa ci będzie wyjęła. A i co, i co? A to ja, jedno ja uczę. Jedna, tak? Nie. Tylko jedna. No, to dobrze. Tylko po drugie ja uczę. Tak, tak, tak. Nie będzie podpalony? A na wieki. A ja tu przyniosę tego chleba, co pożyczałam. Oj, to dobrze, dobrze. Oj, jaki jeszcze cieplutki. A jaki pojemnący. A ja ona piekła, jeszcze to wam przyniosła. No, to dobrze, to dobrze. A co to u was takie nieznajome baby byli? Aj, to byli takie rajki do naszej Zosi, aż z koszu. Z koszu? No. I co? To się do koszu oddajecie? Ujdziesz tam do koszu tak daleko. Jak dostanie łupnia, to będzie miała daleko do domu lecieć. Ona im do budowie ma chłopca dobrego. Oj, to i dobrze, dobra dziewczyna niech na swojej wsi zostanie. Ja to już pewnie, że tak, pewnie. Ale siadajcie, no siadajcie, o, trochę odpocznijcie. Oj, toż by usiadłam, ale dzieci same w domu panu na pole pojechały. Aj. I muszę lecieć. No to lecieć. To zostańcie z Bogiem. No to idźcie z Bogiem, idźcie z Bogiem. Ty weź to Michał się przychodzi, bo może zaraz tej rajki przyjdą. Najpierw umyję ręce. No to umyj. Thank you.
A to co zabawy były u nas? A to były takie puma rajki przeprowadziła takie aż z koszą do naszej Zosi, ale nasza Zosia nie chce iść do koszy. No i tak dobrze. Ale słuchaj, no ja to i powiem, co to oni mówili. No. Mówili tak, że on jedynak i że ma 30 morków i że oni to jakby szlachta. O. No i teraz no ty tak prędko myśl, ja to i będę mówić, co to robić? A może naprawdę pomyśleć i może dlatego Stefanowej odkazać i ją naprawdę do koszu oddać, wiesz, taki bogaty. Matka, no? My nie znamy jego, lepiej oddajmy za swojego. Wciąż z jego morgami Zosia nie będzie pracować na morga. A czemu? Oj, prawda. To tak mówi, że co, i odkazywać dla Stefanowej. Szymka znamy, dobry chłopak. Niech zaczynka. Tak? Tak. No to ty weź no się przychodzi. No i idę. A masz to koszulę? Masz to koszulę. Dziewczyny, wy ogarnijcie chatę. Ogarnijcie chatę, a ja też lecę się przychodzić. No. Tak, dobrze, że blisko. To nie tak, jak do mnie przywezli jakiegoś
stanie, żeby ja szła za ją. No i ja poszła z domu, aby w domu nie była. No tak. No to jak? To to za nogami dać. Jeszcze ma, jest za nogami się udało. Ona mi nie przeszkadza, nie w domu zostaje. Oj, to ja trochę źle powiedziałam. To miano chodzi. A to co innego? No to jak? Dacie jednego konia na ciebie? Nie dam. Jak mówili, że to się będziecie szanować, a to od razu do pługa, to że on ma konia. To ona ma jedną orzę, on drugim? No to konia nie da się, nie. No to trudno. No to co z dobytku żywego dostanie? Macie tyle krów, świń całych. A ile ty krów, trzy krowy, dwa cielaki, a ty to cały niedziurawy, ty nie dziecku. No też niedziurawy, no ale co dostanie? Matka, no dajmy tę murzę, co się dzisiaj ocieliło. Oj, toż to dobra krowa, tylko trzecim cielakiem i będą mieli mliko, a może za rok Bóg da dzieciątko, to i trzeba będzie mlika. Ale jeszcze i gęsi oddam, to zrobi poduszki albo beci, niech będzie trzeba. Oj, gęsi to na sam pierw nie dawajcie, sierść to dajcie. A czemu? A bo to mówią, że pierza pierwszego się nie daje, bo to w gospodarstwie się nie będzie dobrze. A i młodych to też niedobrze, oj nie. No wiecie, no żeby się nie dali. Oj, to już nie dam gęsi, już te gęsi u nas będą, nie dam. A jak będzie trzeba beci, to zrobicie i dajcie. No to dobrze, niech tak będzie. No ja mówię, że o te gęsi to chociaż podwórze będzie czysta, to o strany nie ma gdzie stanąć, brudki z pustaki budynki. No toż tak, no to jest krowa z jałówką, no a ze świń to co dacie? Oj, damy, damy. Dajmy te maciorze, co cię teraz sześć wyprosiła. To 17 posiadków ma, żadnego nie zadusiła. Wszystkie się chowają. Poprośli maciory, to ja wam nie dam. Bramie się świnie schowamy. Nie, Michał. Damy maciory i damy tylko 4 prosiaki, bo oddamy tak. Wszystkie, to mogą nam się sprowadzić. Tak. Wystarczy i 4. Tak. No może i wystarczy. No a jak będzie z tym koniem? Panowa, słuchajcie mnie. Moja klatka się ożywi za 2 miesiące. Czy to będzie konik, czy to będzie źródka, to wasze będzie. Dobrze tak będzie? Dobrze, co dacie, to będzie. Toż to dla swojej córki. Ja. No, dobrze, to piano jest. A w posadzie dacie ten kawałek pola, co tu przywiedzę Stefanowej za drogą? Ale my mamy jeszcze jedną córkę, co na nie zostanie? Tak, tu jeszcze drugi starczy. Mogę dać już kawałek pod lasem za drogą z Paciszkiem, ale tylko do Roma. No to dajcie jeszcze ten kawałek łąki pierwszego. Damy, damy, damy ten kawałek łąki, będzie 9 łąki razem. No, dobra. No to jest pole, jest łąka, to jeszcze może kawałeczek lasu. Tak, to czym tam dzielnie, taka wąska kiszka od Filipa do Kosty, to 2 morgi. Ale jak będę dzielnową brać, nie biorę. Toż ja mam 2 morgi lasu, ja im oddam, dla mnie już niepotrzebne. Cicho, Stefanowo, albo ja gadam, albo wy. No, to już jak będę z tym lasem? Damy, damy. No, to i dobrze. No to teraz, a powiedzcie do jeszcze, a co dam? Ja dam dać, na wyprawę. Na wyprawę. Oj, na wyprawę to dam cały kuferek nowy. Kuferek to może i nowy, tylko co z tego jak w środku? Oj, Rejkowa, gdzież ja by swoje córki wydała z pustym kuferkiem? Ale już jak wy tak mówicie, że pusty, no to mnie może nie wypada się chwalić, ale wam pokażę, że wcale nie pusty. Zobaczcie. No, trochę jest. Napchane pod samego. Oj, trochę dywanów. Oj, ładny brusek. A która to wyszywała? Zosia? No tak, Zosia taka nasza ostatnia. Ładny, ładny. No jest, ale tylko nie na zbieralcie, bo też jeszcze rozbierzecie na drugie. Oj, gdzie jestem na piorę, ja jeszcze dołożę. Wy tak się upominacie o tyle wiany od naszej Zosi. Czyż ta nasza Zosia to jakaś trefna? Zobaczcie, dziewczyna jak kwiatek. A tyle chcecie za nią posadzić. Oj, ale z posadzi.
Ładniejsza. Jeszcze ładniejsza. Ale nie budę wam, nie nadbiorę. Jeszcze dołożę. Jeszcze dam sześć lniarek prześcieradeł i dam wałek płótna na koszuli, a szyć to ona sama umie, bo ona krawcowa. I maszynę dam do szycia. I jeszcze dam i obraz, i lustro. I, ale pamiętajcie, Stefanowo, żebyście wy nie powiedzieli, że moja córka to do was przyszła z goło, już nie powiem czym. Na pewno nie powiem. Ja dobra matka, ja nie będę do niej się wtrącać. Będzie dobrze dla Zosi. No to dobrze. No to jak, Stefanowo, zadowolone z mojego lajkowania? Oj, bardzo zadowolone. A wy, gospodarze? Oj. Oj, wyciągnęli z nas ile tylko chcieli, no ale niech tam będzie, to dla swego dziecka, niech tam będzie. Ale coś wam jeszcze rejkowo powiem. Żeby my z Michałem mieli syna i on się żenił, to was by wzięli za rajkę, bo wy takie zdatne do rajkowania jak żadne. Jeszcze trzeba się postarać syna. O. To dobrze, dogadali się? Ja stawię budkę, kiełbasę mam. Ojej, jak budka waża, to taka Polska nasza.